siemanko. Chciałem Wam dzisiaj pokazać węzeł, jakim łączymy fluorokarbon z plecionką. No, fluorokarbon wpisał się już na stałe do wędkarstwa. Bardzo fajna linka, która jest praktycznie niewidoczna w wodzie. Używamy jej zarówno do łowienia okoni, jak i sandaczy. Wiążemy sobie takie przypony do plecionki głównej. No, oczywiście w zależności od potrzeb, w zależności od metody, czy to jest przypon do dropshota, czy przypon do standardowego jigowania, używamy różnych długości. Ja pokażę tak przykładowo, tam około metr fluorokarbonu. W połączeniu z standardową plecionką. Z fluorokarbonu robimy sobie pętelkę, bardzo prostą. Do tego przez tę pętelkę przekładamy plecionkę. Tak przełożoną pętelkę po części tej, która nam tutaj zostaje plecionką, robimy kilka oplotów. Oczywiście może to być w zależności od gustu. Ja tam robię powiedzmy 7-8. I wracamy z powrotem w tę samą pętelkę. Wszystko razem zaciskając, robimy taki węzeł na mokro. Zaciskamy, węzeł jest bardzo solidny. Co bardzo fajne w tym węźle, to, że możemy bardzo minimalnie krótko obciąć te wąsy, ponieważ węzeł jest, jeżeli go na początku dobrze zaciśniemy, on jest już tak mocny i solidny i stabilny, że nie ma tutaj potrzeby zostawiania jakichś dłuższych odcinków, więc tak sobie odcinamy tę plecionkę. I tak mniej więcej wygląda cały węzełek. Niesamowicie solidny. Co jest bardzo ważne w tym węźle, to również to, że on jest bardzo płaski. Dzięki temu, jeżeli robimy długi przypon, który nam nawet dochodzi do kołowrotka, czyli powiedzmy dwie długości wędki lub więcej, to ten węzeł bardzo gładziutko przebiega przez przelotki, co nie powoduje, że gdzieś tam mamy jakiś szum na przelotkach i tak dalej. Genialny węzeł, polecam wszystkim. Dlaczego fluorokarbon? Fluorokarbon dlatego, że ryby się bardzo szybko uczą i ryby są coraz bardziej ostrożne. Z roku na rok obserwujemy, że te ryby są coraz bardziej wyszkolone. Wędkarzy jest bardzo dużo, każdy próbuje złowić rybę życia. Fluorokarbon dlatego, że jest on całkowicie przezroczysty. Nie ma możliwości, żeby ryba ostrożna zauważyła kolorową plecionkę albo jakąś tam agrafkę zawiązaną na tej plecionce. Chodzi tutaj głównie o sandacze i o konie, bo to są tak naprawdę takie najbardziej ostrożne ryby, więc ten węzeł stosujemy zarówno w przypadku łowienia okoni, jak i w przypadku łowienia sandaczy. Fluorokarbon występuje w ogromnej ilości średnic, od bardzo cienkich 0,12 czy 0,14, których ja na przykład osobiście poza spinningowaniem używam do wędkarstwa muchowego. Natomiast w przypadku łowienia sandaczy takie średnice jak 0,25 czy 0,30 nie są przesadą i również znajdą bardzo, bardzo, bardzo fajne zastosowanie, więc polecam wszystkim ten fluorokarbon, bo jest to doskonała rzecz do tego, aby przechytrzyć te najbardziej ostrożne ryby. Jeżeli chodzi o długość stosowanych przyponów, to jest tak naprawdę wszystko w zależności od gustów wędkarza, natomiast ma to ogromny wpływ na łowione ryby. Mamy znajomych, na przykład nasi testerzy w Hiszpanii na Ebro podczas łowienia sandaczy używają przyponów nawet 5-metrowych, co wydaje się już naprawdę bardzo dużą długością. Wszystko jest spowodowane tym, żeby te ryby w zasadzie przez całą długość prowadzenia nie widziały w ogóle plecionki, żeby całą linkę stanowił fluorokarbon po to, aby przechytrzyć te najlepsze, największe okazy. Ale również można stosować krótkie przypony. Ja do standardowego jigowania stosowałem bardzo często przypony około metra, co też w zupełności wystarczy. Stosuję fluorokarbon na przykład na wiśle do łowienia boleni, co też jest bardzo fajne, bardzo, bardzo się sprawdza, więc do standardowej plecionki dowiązuję sobie przypon metrowy z fluorokarbonu, dzięki czemu też niejednokrotnie bardzo ostrożne bolenie
reagują na to doskonale, nie płosząc się w żaden sposób. Więc co więcej, bardzo dużą zaletą fluorokarbonu jest jego odporność na przetarcia. Jest to doskonały materiał, bardzo sztywny i bardzo odporny właśnie na przetarcia, więc wszelkiego rodzaju łowiska jeziorowe, czy to na przykład, tak jak wspomniałem, rzeka Ebro, gdzie jest bardzo dużo kamieni, co jak wszyscy wiemy, w takich miejscach często przebywają bardzo fajne ryby. No jest to bardzo ważne, bo ten fluorokarbon odporny na przetarcia wtedy gwarantuje nam to, że nie stracimy ryby, ponieważ on cały czas zachowuje swoją wytrzymałość. Thank you.